Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony ponownie Transdimension One. Powracamy do Dice and Words Universe, naszego archiwum Galactica. I w poprzednim odcinku mieliśmy starcie, konfrontację z piratami. Ja od początku mówiłem, że nie jesteśmy na etapie, na którym możemy z nimi jeszcze walczyć. Nie powinniśmy tego robić zwyczajnie. Powinniśmy skupić się na innych rzeczach, powinniśmy im zwyczajnie zapłacić, powinniśmy zwyczajnie nie walczyć z nimi, bo mamy zbyt małą ilość jednostek. Mamy dwa okręty, oczywiście te oba okręty są znacznie potężniejsze od pojedynczej jednostki pirackiej, ale piraci mają kilkadziesiąt okrętów. My chcemy ochronić nasze stacje górnicze rozsiane w kilku układach planetarnych, więc dwa okręty, niezależnie od tego, jak potężne, zwyczajnie nie są w stanie być w kilku miejscach naraz. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby nie bawienie się w tego typu rzeczy. I niestety AI, jak to AI ma w zwyczaju, też dużo różnych dziwnych rzeczy robi. Nie do końca podoba mi się to, w jaki sposób AI tutaj pracuje, działa. Szczególnie ten aspekt dezaktywacji prohibicji warp. To jest dogłębnie irytująca rzecz. Przynajmniej piraci są tak tępi, że... Przynajmniej piraci są tak tępi, że... Uciekają przed moim głównym okrętem, dają się wybić. Bardzo miło z ich strony. To jest taki jedyny plusik, że tak to... Nie mam czasu bawić się z tobą, muszę spróbować ocenić tą stację górniczą. Raczej mi się to nie uda. Nie przylecę na czas, żeby ocalić tą stację górniczą. Dobra. To będziemy musieli tak odbudować naszą... Moi drodzy, nie ten przycisk. Odbudować nasz port kosmiczny. I oczywiście ten port kosmiczny trzeba było zmodyfikować troszeczkę, bo jest on zdecydowanie zbyt słaby, a ja w poprzednim odcinku bełkotałem coś o tym, że zaczekamy z odbudowaniem portu kosmicznego, aż technologię nie odblokujemy nowych. Ale, moi drodzy, przecież technologie są odblokowywane tylko dzięki portowi kosmicznemu. Musimy mieć port kosmiczny, żeby być w stanie odblokować te technologie w pierwszym miejscu, więc... Raczcie wybaczyć głupi bełkot z mojej strony, wcześniejszy. Dobra. 20 rakiet na ten moment wystarczy. 25 rakiet, powiedzmy. I wtedy jeszcze jeden reaktor potrzebujemy. I potrzebujemy wtedy oczywiście troszeczkę habitatów. Okej. Zapiszmy ciebie. I to, co będę chciał teraz zrobić, to wybudować ten nasz port kosmiczny. I będę chciał wybudować z dwa konstruktory. I przede wszystkim wyeliminować te małe, irytujące, pirackie popierdółki, które myślą, że mogą sobie w moim sektorze, w moim układzie planetarnym latać i mi przeszkadzać. Trzeba wyeliminować to, trzeba wyeliminować to. Przynajmniej jedyna rzecz, która na plus nam wyjdzie, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, to walka z piratami, niszczenie pirackich okrętów polepsza naszą reputację. A polepszenie naszej reputacji powinno ułatwić nam nawiązanie pozytywnych, że tak to ujmę, stosunków dyplomatycznych.
A, właśnie, przecież ja wiem, gdzie jest siedziba główna maszyn, więc mogę wysłać ambasadora naszego na ten moment, żeby szkolił się u maszyn, ćwiczył swoją dyplomację u maszyn, a w przyszłości my będziemy mogli wysłać go do Imperium, z którym faktycznie możemy nawiązać, że tak to ujmę, normalne stosunki dyplomatyczne, faktycznie handlować. Ponieważ starożytni strażnicy są frakcją, z którą interakcje są praktycznie zerowe. Jeżeli ma się dobrą reputację, no to ta frakcja nas nie będzie atakowała, bo na przykład starożytni strażnicy, jeżeli dobrze pamiętam, niszczą chociażby piratów. Oczywiście nie proaktywnie ich niszczą, ale jeżeli natrafią na piratów, to nie mają nic przeciwko zabiciu garści piratów, tak przy okazji. I dobra, już odbudowaliśmy nasz potencjał badawczy. Fajnie, fajnie, fajnie. Pierwsza flota niech uzupełni paliwo i się naprawi. Mamy już nasz port kosmiczny pewnie odbudowany. Zaraz wybudujemy. Dzięki temu, że przyjęliśmy piracką strukturę, dowiedzieliśmy się, piracką, co to słowo, prawda? Przyjęliśmy strukturę, którą piraci przyjęli od nas z powrotem. Dowiedzieliśmy się, gdzie znajduje się jedna z pirackich baz tej frakcji, z którą walczymy. F9, F9. Patrzymy na skraj mapy. F9. A, tutaj. Jedna z pirackich baz znajduje się tutaj. Okej. No, ale i tak mają bazę, której nie zniszczymy przez kilkadziesiąt odcinków najprawdopodobniej, bo mają bazę, którą przyjęli po starożytnych. I ta baza jest zwyczajnie tak potężna, że nie mamy co do niej podlatywać przez najbliższy bardzo, 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 bardzo długi czas. Bo jeżeli do niej podlecimy, to nic z nas nie zostanie zwyczajnie. I jedną rzecz moglibyśmy zrobić jeszcze. O, mamy agenta. To wyślijmy tego agenta po pierwsze, żeby badał. Wow, kolonizacja. Poproszę, ukradnij im kolonizację, dziękuję. I jak już o bohaterach mowa, to mamy przecież dwóch bohaterów pod tytułem kapitanów okrętu, więc tych kapitanów okrętów możemy przydzielić. Mamy również admirała. I admirała możemy przydzielić. Dzięki temu te nasze okręty, których obecnie używamy, będą jeszcze bardziej efektywne w tym, co robią. Dobra, ty nie masz co robić. To czas zlecić wielką odbudowę w naszym układzie planetarnym. Trzeba odbudować nasz przemysł wydobywczy zwyczajnie. Trzeba zaczekać, aż powróci nasza zdolność do abordażu. Wtedy wyślemy tutaj, po to. Można było opracować tutaj laboratorium. Na ten moment skupimy się głównie na rozwoju naszego ojczystego układu planetarnego. Gdy opracujemy troszeczkę więcej technologii, na przykład opracujemy jeszcze technologię generatorów tarczy, wówczas będę chciał zacząć budować moje pierwsze samemu konstruowane, prawda, okręty militarne. Na ten moment te okręty militarne byłyby zwyczajnie tak słabe, tak absurdalnie bezużyteczne w jakiejkolwiek walce, że nie miałoby to sensu. No i niestety tych piratów tutaj będzie dość dużo. Przynajmniej nasz były genialny naukowiec zaczyna coś użyteczne. Fantastycznie. Nasz lider ma minus do przyrostu populacji. Dokładnie to, co chcielibyśmy zobaczyć na tym etapie rozgrywki, prawda?
Dokładnie to. Warto było przyspieszyć tempo rozgrywki w momencie, w którym nie walczymy. Chcesz mi zapewnić ochronę? O, nie. W momencie Exitus Consortium. Jesteście tak daleko od nas, że nie widzieliśmy żadnego waszego statku, więc wstrzymam się z przekazywaniem wam gotówki. Jedna frakcja, z którą być może chciałbym zawrzeć pokój, to frakcja, która jest na mnie bardzo wkurzona obecnie. Zresztą dość słusznie. Ja jestem na nich również wkurzony, więc powiedzmy, że... Mogłoby być gorzej, mogłoby być lepiej. I to, co będę chciał zrobić teraz, to przechwyć tą stację górniczą. Nie atakuj, bardzo proszę, tylko przechwyć. Dziękuję za nieatakowanie. Ok, przynajmniej lider ma drobne bonusiki do zadowolenia naszej kolonii, ale i tak minusy do przyrostu naturalnego mogą nam dość dużą część całej rozgrywki pokopać. No i dowiadujemy się teraz, jakie są cechy naszych liderów. Ok, jedna z lepszych rzeczy. Nasz dowódca floty sprawia, że nasze reaktory są bardziej oszczędne. Jednocześnie nasz kapitan sprawia, że są one mniej oszczędne. Ale okręt jest bardziej manewrowy, więc... dobra, powiedzmy, że jakoś to przeżyjemy na ten moment. Niech ci kapitanowie się szkolą. Sobor, co to daje? Sobor daje redukcję korupcji i dyplomacji. Więc dlaczego nie widzę tych statystyk tutaj? Zupełnie tej gry nie rozumiem zazwyczaj. O, zobaczcie. Piraci wysłali do nas okręty konstrukcyjne. Wiecie co? Ja pozwolę tym piratom się zadomowić tutaj. Bo jeżeli dobrze pamiętam, za każdą zniszczoną strukturę piracką, za każdą bazę piracką zniszczoną, za każdy port kosmiczny zniszczony, dostajemy dodatkowe bonusy. I wydaje mi się, że te bonusy otrzymujemy tylko, jeżeli te struktury będą w pełni ukończone. Więc zweryfikujmy to. Piraci zdecydowali się założyć dwa porty kosmiczne w naszym ojczystym rejonie. To pozwólmy im ukończyć te porty kosmiczne i wtedy je zniszczymy. Zobaczymy, czy faktycznie dostaniemy wówczas bonus. Mamy na tyle potężny okręt, że nie musimy się przejmować tym, że taki port kosmiczny byłby w stanie nam zrobić krzywdę. Idź uzupełnić paliwo, to znaczy uciekaj stąd. Niestety stracimy ciebie. Stracimy ciebie, czy spróbujemy ciebie uratować? Wiesz co? Spróbuję wysłać moją flotę tutaj, zobaczyć. Zobaczymy. O, piraci wysłali więcej okrętów. Wygląda na to... Wow, piraci wysłali całą flotę. Kolejną flotę będziemy mogli im zniszczyć. Jej. Niestety... Kolejne pole odpadków jest znów po przeciwnej stronie galaktyki niż my jesteśmy, więc znów nas to nie interesuje. Ale my za to jesteśmy bardzo zainteresowani możliwością unicestwienia dużych ilości piratów. I powiedz mi jedną rzecz... O, i możemy ponownie z powrotem przejąć bazę, którą oni nam przyjęli. Taka zabawa z piratami jest dość powolna. Zobaczcie. Nasza planeta ojczysta przelatuje tuż obok bazy pirackiej.
Mam pytanie, z czystej ciekawości, dlaczego mój pojazd kosmiczny nie strzela. O, okej, nieważne, strzela. Tutaj się wydarzyło? Z racji tego, że udało się Aboyadarz dostał nową cechę, zwiększenia siły Aboyadarzu. Niestety odbudowa, prawda, naszej. O, i jest nasz agent. Nasz agent zdołał uniknąć wykrycia i udało mu się ukraść 14% technologii kolonizacji. Więc będziemy raz za razem wysyłali go do Zitrusów w celu ukradnięcia kolonizacji. Będziemy wysyłali go na rok, oczywiście, żeby była najmniejsza szansa na to, że go wykryją. Więc trzymajcie kciuki, moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby jak najdłużej przeżyli zwyczajnie nasi ludzie. Dobra. I opracowaliśmy technologię umożliwiającą nam wybudowanie cudu galaktycznego, laboratorium. Tylko problem z tym cudem galaktycznym, laboratorium, jest taki, iż dość dużo nas on kosztuje zwyczajnie. Wiesz co? Dobra, wkurzyłem się. Zniszczcie zwyczajnie. A ty naprawdę uciekasz przed. Zniszcz to. Nie uciekaj, tylko zniszcz. Dobra, znów mamy bonus, predyktywną historię. Zniszcz. Niestety nie dostaliśmy bonusu tym razem. Najprawdopodobniej przez to, że nie pozwoliłem temu zostać w pełni wybudowanym. Dobra, pyk, pyk. Jeszcze raz próbujemy wybudować te stacje gonicze, które mówiłem, że chcę wybudować. Ty się napraw. O, znaleźliśmy niezależną kolonię, która jest obecnie przejmowana przez piratów. No właśnie. Musimy chwileczkę jeszcze zaczekać i opracować te lepsze technologie. Jak tylko opracujemy lepsze technologie, jak tylko będziemy w stanie faktycznie budować okręty militarne. Tak od razu rzucimy się. Ale piratów tutaj. Powolutku, powolutku będziemy tonowali dookoła rozprawienia się z tymi piratami. Przeciwnik przejął nasz okręt zwiadowczy. Dobrze, że nie ma tam absolutnie żadnych użytecznych technologii dla niego. Dobra. Pierwsza flota waszym rozkazem jest, tak jak mówiłem, naprawić się. No? Naprawcie się. Dlaczego nie jesteście naprawieni jeszcze? I rzućmy okiem, jak wy stoicie z. Wiesz co?
Pamiętacie, że zniszczyliśmy kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt okrętów pirackich? Tak więc piraci, odczuwając olbrzymią stratę, które im zadaliśmy, mają teraz dwa razy więcej okrętów niż kiedy ostatnio sprawdzaliśmy. Mam dziwne przeczucie, że może być to związane z poziomem trudności w tym wieku. Takie dziwne, dziwne, niczym nie poparte odczucie. I piraci. Oczywiście piraci starają się kontrolować te niezależne światy, ponieważ czerpią z nich zyski. Jakby to najlepiej ugryźć? Jakby do tego najlepiej podejść? Ok, opracowaliśmy lepsze generatory, ale za sekundkę opracujemy tarcz. Więc nie będę dwa razy okrętów ulepszał, tylko zaczekam, aż opracujemy te tarcze i wtedy zamontuję tarcze na naszych okrętach. I tylko te tarcze zostaną zamontowane. Gdy tylko będziemy mogli zamontować te tarcze, dodam również lepsze generatory, prawda? Dobra. Ty znów idź przejąć tą stację. A ty wybuduj, tutaj jest high-tech, tak? Wybuduj high-techową stację. Ej, capture. Czego nie rozumiesz w capture? Capture oznacza nie strzelaj, tylko przejmij. Ej, co ja mówiłem? Nie strzelaj, tylko przejmij. A teraz będziemy musieli naprawić to. Dobra, znów idźcie uzupełnić paliwo po prostu. Czekajcie tutaj na dalsze rozkazy. Czekajcie na dalsze rozkazy po prostu. Ok, mamy. Wreszcie mamy generator tarczy. Ok. Czyli to, co będziemy chcieli zrobić, to ulepszyć wszystkie nasze okręty. Zrobimy rzecz następującą. Najpierw nacisnę auto ulepsz. Auto ulepsz, auto ulepsz. Auto ulepsz, auto ulepsz, auto ulepsz, auto ulepsz, auto ulepsz, auto, etc., etc., etc. I teraz to, co zrobię, to ręcznie wejdę tutaj. Wiecie co, daruję sobie militarny na ten moment. Ale autozapis oczywiście. I to, co zrobimy, to dodam na przykład jeden generator tarczy. Jeden wystarczy na ten moment naszych odkrywczych okrętów? Tak, taki performy można by rzec. Dodam jedną warstwę pancerza. I generator. Tam gdzie jest ten generator? Tutaj jest. Ok. I tego nie będę dodawał. Czyli tak. Masz jedną warstwę pancerza, masz jeden generator tarczy jako mały. I ze względu na to, że używasz teraz lepszego reaktora, to jesteś odrobinkę szybszy. Teraz. Tak, medium. Medium dostanie dwie warstwy pancerza, cztery warstwy pancerza i jeden generator tarczy. A ty dostaniesz pięć warstw pancerza i dwa generatory tarczy.
żeby przynajmniej troszeczkę bardziej odporne były. To z kolei nasz okręt konstrukcyjny dostanie 10 warstw pancerza i 4 generatory tarczy, przez to musimy dodać o jedną więcej, bo specyficzne okręty, na przykład okręt konstrukcyjny, może być budowany na planecie, prawda, zamiast w stoczni orbitalnej, ale musi spełnić dodatkowe warunki. W tym przypadku tym dodatkowym warunkiem jest pewna minimalna ilość przestrzeni, która może być wykorzystana tylko na konkretne rzeczy, w tym przypadku konkretnie na rzeczy służące do produkcji w kosmosie. Więc teraz ciebie zapiszę, ok. Tobie dodam tylko generator tarczy i jedną warstwę pancerza. Zapisz. Tobie też dodam jedną warstwę pancerza i generator tarczy. Zapisz. I tak. Stacją górniczym dodam 10 warstw pancerza, 4 generatory tarcze, wtedy potrzebujecie więcej paliwa i dodam również 5 rakiet. To może być przesada, bo pamiętamy, że nasz przemysł cywilny musi to utrzymywać, prawda? Więc każdą rzecz, którą tutaj dodamy, to jest dodatkowe obciążenie dla naszego przemysłu cywilnego, ale też więcej kasy dla nas za budowanie tego. Więc musimy rozsądnie to sobie w głowie rozważyć, czy takie obciążenie naszego przemysłu cywilnego jest dla nas korzystne, czy jest dla nas kontrproduktywne. Dobra, tutaj możemy zmniejszyć ilość reaktorów. My nie potrzebujemy ich aż tak dużo. Dajmy sobie o jeden tylko zmniejszmy. Dodajmy to, co usunęliśmy przypadkiem. Pancerz już wcześniej był dodany. I mówiłem generatory, tak? Dodajmy z 10 generatorów, tak, żeby być po tej bezpieczniejszej stronie, żeby nie tracić znowu tej stacji niepotrzebnie. Dobra, mamy zapas energii, to by się zgadzało, to by się zgadzało. O, nawet nie zauważyłem, kiedy ci piraci tutaj podlecieli. Pierwsza flota nasza. Pierwsza flota. Jesteś potrzebna tutaj. Leć. Spróbuj przejąć ten okręt, jeżeli byłbyś w stanie. Dobra, słuchaj, tylko ty musisz natychmiast naprawić ten, napraw ten okręt, natychmiast napraw ten okręt. A ty natychmiast leć uratować nasz przemysł, który staramy się próbować budować, prawda? Nie najlepiej nam to idzie. Okej. Wiesz co? Teraz najważniejszą rzeczą jest ochrona tych wraków. Okej, to tutaj zostań. I tak długo, jak nie zagrożą naszej ojczystej planecie, masz naprawiać ten okręt teraz.
Ty nie masz hyperdrive'u, nie masz. Okej. No i taka jest zabawa, prawda? Z tymi piratami obecnie. Jest to troszeczkę problematyczna kwestia. Będziemy musieli poważnie się zastanowić. No teraz wkurzyliśmy ich tak bardzo, że a jeżeli się nie mylę, praktycznie nie ma szansy na to, aby zdecydowali się na współpracę z nami ponowną. Więc to mógł być bardzo poważny błąd z mojej strony. Spróbujmy z wami chcę się dogadywać, prawda? Zobaczcie, od kiedy ostatnio ich sprawdzaliśmy, przed sekundką, wybudowali kolejne 40 okrętów. Jakby to ugryźć najlepiej. Między odcinkami spróbuję zaprojektować, spróbuję pobawić się projektantem okrętów i zobaczyć, czy jakiekolwiek militarne okręty jesteśmy w stanie zaprojektować, które będą w stanie cokolwiek, dosłownie cokolwiek zrobić. Ale wątpię w to szczerze, bo na ten moment mamy najbardziej prymitywne uzbrojenie, jakie tylko jest dostępne. Czy nasz agent... Zapomniałem wysłać ponownie naszego agenta. Nawet nie zauważyłem powiadomienia o tym, że wrócił on z misji. A udała mu się ta misja w ogóle? Tak, udała mu się ta misja w ogóle. Nie jestem pewien, czy rozsądne jest skradnięcie technologii kolonizacji w momencie, w którym nie jesteśmy nawet w stanie bronić swojego układu planetarnego. Może powinienem raczej na ten moment skupić się na technologiach militarnych. Ale przyznacie, że rozgrywka jest dynamiczna, znaczy inaczej, środowisko rozgrywki jest dynamiczne, sposób w jaki ja tę rozgrywkę prowadzę jest dość ciepłowaty i powolny, ale przynajmniej sama rozgrywka jest dość dynamiczna. Sam świat przedstawiony, prawda, jest dość dynamiczny. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!